Dotarliśmy do piątej niedzieli Wielkiego Postu. Na naszym szlaku pojawia się Łazarz w tajemnicy wskrzeszenia go z martwych. Jest to ostatni wielki znak Jezusa, po którym najwyżsi kapłani postanowili go zabić, a nawet postanowili, że zgładzą również samego wskrzeszonego Łazarza. Wchodzimy w bardzo bolesną sytuację dla sióstr Marty i Maryi, ale też dla samego Jezusa, przyjaciela Łazarza. Płacz w obliczu śmierci kochanej osoby nie jest nam obcy. Jezus przyjaciel, Jezus Bóg o ludzkim sercu, wzrusza się i płacze wobec śmierci bliskiego Mu Łazarza. On, miłość, prowadzi Martę i Marię, ale i nas wszystkich, do uwierzenia, do wiary w Jego moc. On jest wcieleniem Boga, który jest życiem. O tym mówi każdemu z nas sam Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Naszą modlitwą, trwaniem z Maryją w różańcowym rozważaniu, rozpalamy w sobie wiarę. Potrzebujemy zawołać: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Wierzymy, pomimo wątpliwości i różnych ciemności. W Tobie, Panie, jest nasze życie i nadzieja. Wiemy, że przeprowadzisz nas za granicę ziemskiego istnienia, jak ojciec kochający dziecko za rękę. Maryjo, bądź z nami w momentach największych trudności, prób i zmagań. Przypominaj nam koronką różańcową, że tylko Jezus jest naszą mocą. Pomagaj nam razem z Tobą rzucać się w ramiona Jego miłości. Matko Bolesna, Matko Różańcowa, wspieraj nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej.
zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.